W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry w Chrystusie. Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest często, ale to bardzo często, źle rozumiana. To złe rozumienie zwłaszcza słów Jezusa na koniec przytoczonej rozmowy. Oddajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Boże Bogu. Jakie jest to tak rozpowszechnione, fałszywe rozumienie tych słów? To rozpowszechnione, fałszywe rozumienie jest takie, że jest sfera cesarza. Tam, gdzie ona się kończy, jest granica. A za tą granicą jest sfera Boga, sfera Boża. I co jest w tej pierwszej sferze? Trzeba cesarzowi oddać, jemu należy. A co w drugiej? Panu Bogu. Ale tak fałszywie rozumieć może tę Ewangelię tylko ktoś, kto jej nie przeczytał dobrze, kto pominął to, co istotne w całej odpowiedzi Pana Jezusa. A gdy zostało Panu Jezusowi zadane to pytanie, pułapka, czy należy płacić podatek cesarzowi? To Pan Jezus, pomimo że ze strony ludzi była to pułapka i nieszczerość, ale sam jest zawsze szczery i powiedział, odpowiadając, coś niezwykle ważnego. Poprosił, żeby przynieśli monetę podatkową. I gdy oni przynieśli denar, zadał Pan Jezus pytanie, czyj tutaj jest wizerunek i napis? Zadając to pytanie, wprowadził Pan Jezus do tej rozmowy kluczowy temat. Kto ten temat pominie, będzie rozumiał tę Ewangelię fałszywie. Wprowadził bowiem Pan Jezus temat obrazu, a także temat napisu. A napisane są zawsze jakieś słowa. I dopiero potem podsumował całą rozmowę, gdy odpowiedzieli, że jest to obraz i napis cesarza. Oddajcie co cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Ale wcześniej podał kryterium tego, komu należy oddać. A kryterium jest obraz i napis. Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa jest dla ludzi, którzy będą posługiwali się rozumem, którzy słuchając tej Ewangelii będą myśleli, będą zaprzęgać rozum do pracy. I ktoś, kto w ten sposób czyta Ewangelię, zaprzęgając rozum do pracy, nie może nie zadać pytania, skoro po stwierdzeniu, że na monecie jest obraz i napis cesarza, następuje konkluzja, że to, co ma obraz i napis cesarza, należy oddać cesarzowi. Nie można, jeżeli zaprzęgło się rozum do pracy, nie zapytać, to co w takim razie przemawia za oddaniem czegoś Bogu. I będzie analogicznie jak w przypadku cesarza, czyli decydować o tym będzie obraz i napis, tylko już nie cesara w tym momencie, ale obraz Boży i napis sporządzony przez samego Boga.
I kto już przeprowadzi takie rozumowanie, to będzie mógł zrobić następny krok i zapytać, a gdzie jest obraz i napis Boży? Obraz Boga i napis sporządzony przez Pana Boga i o nim mówiący. A gdy tak zapyta, to już można na to dać tylko jedną odpowiedź. Obraz Boży i napis Boży jest po prostu w człowieku. I już jeśli się dojdzie do tego punktu rozważań nad tą dzisiejszą Ewangelią, to już tylko krok do następnego punktu. A kto to jest cesarz? I nie sposób nie odpowiedzieć, to jest przecież człowiek. Cesarz to również człowiek. A skoro człowiek, to w nim także jest obraz Boży i napis Boży. Obraz Boży, bo na obraz jesteśmy stworzeni. Napis Boży, bo do nas ludzi skierowane zostało Słowo Boże. I wypisane. Wypisane jest także w naszej naturze, bo pochodzi ona od Pana Boga i przez nią Pan Bóg się wypowiedział i stale wypowiada. I to również jest napis Boży na człowieku, który inaczej wygląda niż na każdych innych stworzeniach, bo jesteśmy stworzenia rozumne. A jeżeli tak, to jasno, z pełną jasnością widzimy fałszywość takiego odczytania tej Ewangelii, o jakiej powiedziałem na początku. Że jest sfera cesarza, granica między nimi i odrębna, osobna sfera Pana Boga. To oczywisty fałsz. Przecież cesarz ma też obraz Boży, a jeżeli tak, dotyczy go reguła, że należy jego także oddać Panu Bogu. A cesarz, władca, tu chodzi o każdego rządzącego, ma pod sobą poddanych, podległych, podwładnych. To też są ludzie. Jest w nich obraz i jest w nich napis Boży. A skoro tak, to ich także należy oddać Bogu. I całe cesarstwo, które cesarz ma pod sobą, które jest ludzkim cesarstwem przecież, ponieważ jest tam obraz Boży i napis Boży, należy oddać Panu Bogu. Więc widzimy jasno, że nie ma żadnych dwóch odrębnych sfer. Wszystko, co ma na sobie obraz Boży i napis Boży, należy się Bogu. A wiemy przecież, że ślad Stwórcy jest na każdym stworzeniu. Nie tylko na stworzeniach rozumnych. Oddalone podobieństwo. Właśnie podobieństwo śladu. Jak to je nazywa święty Tomasz. A więc fałszywe rozumienie pochodzi z tego, że czytamy Ewangelię nierzetelnie. Tak jakbyśmy to byli my, którzy zastawiamy na Pana Jezusa pułapkę, jak ci, którzy zadawali to pytanie. Oni nie chcieli dowiedzieć czegoś od Pana Jezusa. Oni chcieli uzyskać wypowiedź Pana Jezusa, na podstawie której będzie można Go oskarżyć, żeby móc realizować swoje plany. To fałszywe rozumienie o dwóch oddzielonych sferach, z których tylko jedna się Panu Bogu należy, a ta pierwsza sfera Cezara nie, jest podstawą fałszywego rozumienia relacji Kościół-Państwo, w świetle którego rządzący nie są zobligowani kierować się prawem Bożym. W świetle tego właśnie fałszywego rozumienia pojmuje się i postrzega sferę społeczną i państwową jako wyjętą spośród nakazów Ewangelii. To na podstawie tego fałszywego rozumienia ktoś może
jednocześnie podawać się za katolika, a jako pełniące funkcję społeczną bądź polityczną, nie wypełniać prawa Bożego. Wręcz jawnie je łamać, popierając prawodawstwo, które jest nie do pogodzenia z normami społecznymi sprawiedliwości Bożej. Nie brakuje dzisiaj publicznie deklarujących katolicyzm, a jednocześnie w ramach swojej działalności politycznej realizujących projekty, popierających projekty nie do pogodzenia z prawem Bożym. A im nie przeszkadza to nazywać siebie katolikami, żeby pozyskać głosy wszystkich, którzy uznają się za katolików. Jak ważne, żeby czytając Ewangelię, czytać ją rzetelnie, zaprzęgać rozum do pracy, przeprowadzić to rozumowanie, które chce Zbawiciel, żebyśmy przeprowadzili. Bo później będziemy postrzegać te wszystkie rzeczy właściwie. Stawajmy w obronie prawa Bożego w każdej dziedzinie naszego życia. Także w dziedzinie społecznej i politycznej. Oddawajmy w takim zakresie, w jakim to od nas zależy, cesarza Panu Bogu. Nie tylko co jest cesarskiego cesarzowi, ale także cesarza ze wszystkim, co jest cesarskiego Panu Bogu. Respektujmy obraz Boży i Słowo Boże, które tutaj symbolizuje ten napis. Liczy się, jaki jest napis na naszej naturze. Umiejmy dać świadectwo tego, że do Boga przynależy cała rzeczywistość społeczna. Że Bóg ma prawo królować w naszym ludzkim życiu. Także w życiu społecznym i politycznym. To nic innego jak to, co wyraża odwieczna nauka Kościoła, o której dziś tak chętnie i tak łatwo się niestety zapomina. A jeżeli się to robi, to natychmiast pojawiają się ofiary takiego stanu rzeczy. A ofiarami niesprawiedliwości, którą próbuje się przykrywać Panem Bogiem, ofiarami są zawsze najsłabsi. Oni są najsłabsi, czyli ostatni w kolejce do siły, są pierwszymi w kolejce do bycia skrzywdzonymi. Oni zawsze są pierwszymi ofiarami niesprawiedliwości. Wiemy dobrze, że ofiarami fałszywego czytania dzisiejszej Ewangelii są ci, którzy nie zdążyli popełnić jeszcze żadnej winy, są całkowicie bezbronni i są zdani na opiekę silnych, czyli dorosłych. Już żyją, choć się jeszcze nie narodzili, ale już żyją. Czy prawo obecnie uchwalone, czy prawo tych bezbronnych i niewinnych chroni? Odpowiedź brzmi nie. Zadajmy następne pytanie. Kto w takim razie występuje publicznie w ich obronie? I odpowiedź brzmi nieliczni. Ale ci nieliczni, którzy to czynią, to są ci, którzy poprawnie odczytali dzisiejszą Ewangelię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.